Cześć kochani, jesteśmy na Coffee Warsaw Festival. Ze mną jest Paweł Jaworski. Opowie nam o koncepcji, które przygotował Paweł. Mamy tutaj właśnie kawę z odrobiną soku porzeszkowego i dwóch naszych syropów Winter Spice i Spice Red Berry. Słuchajcie, jest pyszne, lekkie i to jest coś, co nowego wymyśliłeś, prawda? Nie to była jaka kategoria nowa, kompletnie. Nie było czegoś sobie grzaniec kawowy. Grzaniec kawowy. Mamy grzańca, ale kawowego? Nie ma. Przechodzimy dalej. Jesteśmy tutaj z Marcinem, naszym kolegą brand ambasadorem. Marcin, co tutaj mamy? Witam wszystkich. Tutaj mamy lemoniadę praktycznie całkowicie bez cukru na bazie naszego piór, połączenie cytryny oraz mango z delikatnym dodaniem syropu z agawy. Minimalne dosłodzenie nigdy nie zaszkodzi, a jednak nie mamy zwiększenia ilości kalorycznej. Spróbuj. Super. Pięknie pachnie. Aromat jest bardzo owocowy. O, rewelacja. Fajne, kwaśne, orzeźwiające. Idziemy dalej. Marcin, tego jestem najbardziej ciekawa, bo wygląda to kozacko. Co tu mamy? Tutaj mamy maszynę Nitro, w której wytwarzamy cold brew z dodatkiem Morello Sherry oraz brownie. Naprawdę warto tego spróbować, bo każdy, kto tutaj przychodzi i próbuje, mówi, że czegoś takiego się nie spodziewał. Pierwszy raz im smakuje cold brew. No, brzmi dobrze. Efekt Nitro, czyli tak zwany efekt Guinnessa. Musimy poczekać, aż tam pianka podniesie się do góry i wtedy cold brew będzie gotowe do spożycia. W kolejnym syfonie mamy herbatę iced tea na bazie naszego koncentratu biała herbata oraz bergamotki. Super orzeźwienie na zbliżający się okres letni. Również delikatnie gazowana. Możesz spróbować. Powiedz w międzyczasie, czym tak naprawdę jest cold brew? Cold brew jest to kawa macerowana na zimno, jest mielona troszkę grubiej niż standardowa kawa i gdy ją sami chcemy wytworzyć, musimy ją odstawić na około 12 godzin zalaną wodą do chłodnego miejsca, potem przecedzamy przez filtr kawowy i mamy tak zwane cold brew. Jest w tym dużo zabawy, my mamy uproszczenie, nasz koncentrat. Rewelacja, to smakuje jak jakieś mancherie, po prostu genialne, a teraz spróbuję white tea z Nitro. Poezja. Fajny smak, orzeźwiający i trochę kwiatowy, tak mi się wydaje. Biała herbata nam daje tej trochę kwiatowości, a poza tym również nam nasz koncentrat upraszcza to. No, najczęściej trzeba tą herbatę zaparzyć, czekasz aż się ostudzi, aby nie była zbyt rozrzedzona. Tutaj również dodajemy 40 ml, zalewamy wodą. W naszym wypadku daliśmy troszkę bergamotki, aby to troszkę dosłodzić, ale również podkwasić i mamy super orzeźwiający iced tea. Wow, słuchajcie, musicie tu przyjść, nie macie wyjścia. Dzięki, Marcin, piąteczka. Dzięki.